Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ja, MC, a oto przed wami pierwsza seria na tym kanale. Pierwsza seria z mojej ulubionej gry. Z gry, z którą dorastałem tak naprawdę. Gra platformowa, gra przygodowa, gra w polskiej wersji językowej. Jest to, moi drodzy, Rayman 3 Hoodlum Havoc. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ja, MC, a dzisiaj witam was w grze Inside. Co tam? Tam gdzieś to jest. Okej. Okay, nic się nie stało. nic się zdecydowanie nie stało. O Boże. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ja, MC, to witam was w totalnej grze mojego dzieciństwa. Jest to Tunkai. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ja, MC, to przed wami drugi odcinek z Minecraft Dungeons. Tak, raz, dwa, trzy. To ja. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja, MC, a to przed wami Serious Sam 4, panie i panowie. Ile ta seria gier dla mnie znaczy, to jest coś niesamowitego. Jezus, tak! O tym właśnie mówiłem, nie było go. Nie było go. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ja, MC, a oto kolejna seria nowa na kanale. Jest to seria z gry od Ubisoftu. Kolejna gra z Ubisoftu na moim kanale, pojawia się trójce. I to jest kolejna gra z Ubisoftu, która jest jedną z moich ulubionych. Jest, jak widzicie, Beyond Good and Evil. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja, MC, a to z wami Friday Night Funkin'. Jest to kolejna gra z wielu gier rytmicznych, typu Geometry Dash, typu... jak to się nazywała ta gra? Boże, teraz zapomniałem. Nieważne. Ja pierdolę. Kurwa jebane wilki, skurwy. Zajebał kopa w ten. Wylał mleko po nas. Gdyby nie on. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ja, MC, a to przed wami pierwszy odcinek i mam nadzieję, że nie ostatni. Mapek od widzów. Także witamy was, ja i moja dziewczyna. Siema. W specjalu na pierwszy rok kanału. Mam nadzieję, że będzie więcej tego. Ja tylko chcę, że widzisz, kiedy spadniesz na dół, nie? Wow, czy wy to widzicie jakkolwiek? Ale powiem wam szczerze, że jeżeli nie graliście Fortnite'a, musicie Fortnite'a zagrać, bo to jest jedna z najlepszych gier, chyba kiedykolwiek wydana. Może bym nawet powiedzieć, że jest lepsza niż Minecraft. Naprawdę i witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ja, MC, to przed wami Portal Reloaded. To, co widzieliście przed chwilą, to był zbiór tego, jak ten kanał mniej więcej wyglądał, przez co przeszedł, jakie zmiany przeszedł naprawdę. Przez te właśnie 100 filmów, które były na tym kanale. To jest setny film na tym kanale i mam nadzieję, że będzie ich oczywiście znacznie więcej. Z tego miejsca chciałem wam podziękować bardzo za oglądanie tych filmów, za komentarze, za łapki, za subskrypcje, za wszystko, co udało mi się uzbierać. To jest bardzo złe słowo, jeśli chodzi o opisywanie kanału na YouTubie. Ale takiego postanowiłem użyć. Co dalej? Mam nadzieję, że tych filmów oczywiście będzie więcej, ponieważ nie jestem do końca zadowolony z ilości filmów, które wypuściłem. No, 400 dni ponad albo prawie, nie przeliczyłem sobie tego przed filmem. I tylko
tylko 100 filmów przez tyle dni, to mi się wydaje, że coś jest nie tak. Powinno być dwa razy więcej, najmniej. Dlatego właśnie, jak widzieliście, ostatnio wypuszczam filmy często. Staram się przynajmniej coraz częściej wypuszczać, żeby faktycznie ten kanał hulał, żeby nie było przerw tygodniowych, czy dwutygodniowych, czy nie wiem, miesięcznych, czy jakichkolwiek innych. Gdzie nawet teraz, gdzie mam problemy ze zdrowiem, staram się te filmy wypuszczać, bo nie mogę bez tego żyć i nie mogę bez tego wytrzymać. Robię to oczywiście z czystej pasji, ponieważ na tym kanale nie zarabiam, ale to może w innym filmie wam opiszę. Chciałem ogólnie na te 100 filmów odpalić Q&A. Jednak wiecie, jak to jest z Q&A. Jeżeli będzie tam na przykład 3 komentarze albo 2, to oczywiście filmu z tego nie zrobię. A jeżeli będzie na przykład 10 komentarzy albo 20, to już byłoby lepiej, już miałbym z czego odpowiadać. Ale też nie mam pewności, że w następnym będzie tyle samo albo więcej komentarzy. Wiecie, o co mi chodzi. Nie mam pojęcia, czy to jest dobry pomysł, jak coś odpalać. Dajcie mi znać, możecie zostawiać komentarze, pytania. Jeżeli tych pytań będzie sporo, to oczywiście nagram odcinek pierwszy, bo to jest, uznajmy, zerowy, połączony z setnym filmem. Chciałem tylko coś nagrać, może się uda, może nie. Nigdy mi się tutaj nie udało po prostu Q&A odpalić. Może tym razem się uda, zapewne nie, bo ten kanał jest za mały na to. No ale cóż, spróbować można, prawda? Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że można spróbować, no nie? Drugą rzeczą, którą chciałem nagrać na ten setny film, to przegląd moich starych filmów z moich starych kanałów. Jednak postanowiłem, że zostawię to na osobny film, gdzie po prostu siądziemy i obgadamy, po prostu na live'a czy na coś, gdzie po prostu siądziemy i obgadamy wszystko. I ten live będzie zapowiedziany takim małym filmem 30-sekundowym, czy tam ile, że o tej godzinie tego dnia jest live, właśnie będziemy oglądać stare filmy i tak dalej, oceniać, śmiać się i w ogóle, jaki ja jakiś byłem, haha, i ogólnie rzeczy tego typu, więc myślę, że te dwie rzeczy, które chciałem wam przekazać, będą fajne. Mam nadzieję, że podobało wam się to, co było przed tym naszą rozmową teraz, przed tym vlogiem. Mam nadzieję, że to wyglądało w miarę fajnie. A na razie cóż, to jest setny film. Spotkamy się na kolejnym specjalu przy 200 filmach i mam nadzieję, że będzie on szybciej niż po drugim roku kanału. Chcę po prostu tych filmów więcej wypuszczać, żeby był film co najmniej co 2 dni, no ale wiecie, jak to z moimi ambicjami jest, jak to z moją aktywnością jest. Czasami jest dobrze, czasami jest źle. Kto wie, jak będzie teraz. Mam nadzieję, że to pójdzie. Motywacją do tego jesteście wy. Jesteście najlepsi po prostu, jeśli chodzi o motywowanie i oczekiwanie filmów, gdzie po prostu ja wiem, że jeżeli wypuszczę film, to będą ludzie, którzy napiszą: o, fajny odcinek, o, super się oglądało i chcemy kolejne i żeby było super, to nagraj film i tak dalej, chcemy film z tego, nie chcemy filmu z tego. To jest mega fajne uczucie, bo ja wiem, że siadam do nagrywania na przykład Siriusama, gadam o tym Siriusamie cały czas. I ja wiem, że jak wrzucę film i go nagram, to będzie wam się podobało i będzie super. Także to jest motywacja niesamowita. Tak samo teraz film z portala Reloaded bardzo dobrze poszedł, z czego się mega cieszę. No i cóż, zobaczymy, jak to będzie w przyszłości, prawda? Miejmy nadzieję, że coraz lepiej. A na razie cóż, trzymajcie się, moi drodzy, na razie, cześć, pa, i zapraszam was na kolejne odcinki i na kolejne filmy na tym kanale. Trzymajcie się, pa, pa.